Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, przypomniał mi się film 300 mil do nieba. Początek historii Daniela przypomina losy jego bohaterów. Odważny 15-latek, który za wszelką cenę chciał uciec z Polski. Ale ta opowieść kończy się inaczej niż film. Daniel siedzi w więzieniu na swoim koncie, ma napady z bronią w ręku. To była jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Niemczech. Co kilka tygodni na pierwszych stronach niemieckich gazet ukazywały się informacje o kolejnych napadach na banki. Sprawcą rabunków był Daniel K., 28-letni Polak. Daniel urodził się w małej wiosce pod Zieloną Górą. Już jako 15-latek chciał uciec z Polski. W 1986 roku ukryty w Tirze dotarł do Jugosławii, a stamtąd przez zieloną granicę przedostał się do Grecji. Po kilku latach wrócił do Polski, a potem już legalnie wyjechał do Niemiec. Ożenił się, założył rodzinę. Pracował na budowie. Nikt nie wiedział, czym naprawdę zajmuje się Daniel. W 1993 roku kupił broń. Zaczął obserwować banki. Napadów dokonywał w ciągu dnia. Zamaskowany z bronią w ręku zastraszał kasjerki, zabierał pieniądze i uciekał. Nikt nie umiał wskazać policji napastnika. Schwytano go, gdy uciekając po kolejnym napadzie naruszył przepisy ruchu drogowego. W jego samochodzie policja znalazła skradzione pieniądze. Daniel Kolbow spędził 5 lat w niemieckim więzieniu. Zaczął starać się o ekstradycję do Polski. Tu odsiaduje resztę wyroku. Kolbow to tak nie po polsku brzmi. Nie, po niemiecku. A to jest pańskie nazwisko? Nie, po żonie wziąłem. A żona jest Niemką? Nie, pochodzenie jest z Iraku, a teraz w Niemczech mieszka. Tylko nazwisko pan wziął po żonie? Tak, no bo nazwisko i wiarę po żonie. To jest pan dzisiaj muzułmaninem? Muzułmaninem. Jak pan się modli, to? 5 razy dziennie. 5 razy dziennie i Ramadan przeżywam, modlę się i mięsa świńskiego nie jem, tylko wołowinę. Przecież mama chciała, żeby pan był katolikiem. Nie, jak z rodziny, od rodziny odeszłem, to już jest moje prawo. Jestem dorosły, ja wiem, co robię. Rodzina się nie wtrąca do tego, tylko moje życie. 18 lat skończyłem, także... Dawno pan odszedł od rodziny? W 86 roku. Ile pan miał wtedy lat? 15. Jak pan wyszedł z domu? Tak. To wyjechałem do Grecji. Uciekłem, nie wyjechałem, tylko uciekłem z kumplem. Jak pan to uciekł? Zawsze próbowali uciekać do Niemiec. Wcześniej? Tak, wcześniej, tylko że nam się nie udało, zawsze nas złapali. To jak uciekaliście do tych Niemiec? Też przez Nysę, żeśmy próbowali na DDR. Przez rzekę, tak? Tak, przez Nysę Łużycką. Pław? I... Na Dedrowskiej stronie zawsze nas złapali i do Polski odesłali. I raz żeśmy się umówili, przyszliśmy ze szkoły.
Mówimy teraz, na pewno uciekamy, ale nie, nie na Niemcy, tylko kierunek inny. Szwajcaria, Austria, gdzie się uda. I żeśmy uciekli do Grecji, jak? Ale... Wypiliśmy pół litra wódki, autobusem żeśmy przejechali do granicy czeskiej. Później przez granicę na ciemno. I żeśmy się trochę w Czechach błąkali. A w Czechach żeśmy na parking zaszli. Było dużo tirów, to była noc. Weszliśmy na tira, żeśmy plantek rozcięli, żeśmy weszli, ale żeśmy nie patrzyli się, co to za tir był. I dopiero w Jugosławii nas przypatrzyli, jak żeśmy zaczęli głowę wystawiać z przyczepy, bo za gorąco było pod planteką. I nas policja później złapała, jugosłowiańska. Przetrzymali nas całą noc w Jugosławii. I w nocy dopiero na grecką granicę. Mieliście jakieś pieniądze? Tak. Mieliśmy jugosłowiańskie pieniądze, bo tutaj żeśmy kiedyś grzybami handlowali na autostradzie w Polsce i żeśmy tam zbierali trochę marek, trochę czeskich pieniędzy, trochę jugosłowiańskich. Parę dolarów było. No i w Kilkis, koło Salonik niedaleko, żeśmy się błąkali w takim miasteczku i policja nas przyuważyła, że małolaci, i nas wtedy połapali. Żeśmy tam pospisywali nas, była tłumaczka polsko-grecka. Zaczęła tłumaczyć, co jak, gdzie nas wywiozą. Wywieźli nas do takiego obozu. Do uchodźców. Tak. No i tam żeśmy zaczęli już inne życie, co nie? To jak wyglądało to nowe, lepsze życie? Łatwiejsze, można powiedzieć. Całkiem inaczej, nie to co w Polsce. I gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył? Mieszkałem w Lawiu, u takiego Greka później. I tam pracowałem u niego też i mieszkałem u niego. To co, on pana wziął z tego obozu do pracy? Tak. A z kolegą co się działo? Kolega to samo, pracował u niego. We dwójkę byliście razem, tak? We dwójkę. Na warsztacie żeśmy pracowali u niego. Pieniądze nam dało, wyżywienie, wszystko, spanie. I mieliśmy czas wolny i pracowaliśmy i trochę żeśmy się uczyli trochę w szkole. Do greckiej żeśmy chodzili, żeby się nauczyć języka trochę długo? Pisać. Gdzieś koło roku czasu. A dlaczego pan wrócił do Polski? Z rodziną się stęskniłem. Jak pan uciekał z domu, miał pan 15 lat. Tak. Rodzice wiedzieli o tym, że pan... Nie wiedzieli przez dwa lata, prawie przez dwa lata nie wiedzieli, dopiero później się dowiedzieli. A w tym czasie, jak żeśmy byli w Grecji, no to się martwili o nas i policja nas szukała i wojsko szukało nas, bo zawsze wiedzieli, że żeśmy uciekali do Niemiec. I mogli domyślić się, żeśmy się mogli potopić, to nie? Co, rodzice byli przekonani, że pan nie żyje? Tak. Dopiero później, jak żem list napisał do domu, to byli trochę w szoku, ale wycierpieli ten strach. Trochę byli w szoku, że wróciłem, zmieniłem się. Mieli pretensje do pana? Raczej nie. A raczej nie mieli pretensji. Nie mieli, trochę byli zdziwieni, że wróciłem, zmieniłem się całkiem. Wtedy młody byłem. Wyszło dziecko, wrócił dorosły facet. Coś w tym rodzaju, tak. Pan tam trochę już tej Grecji rozrabiał, prawda? Tak. To było ściganie samochodami. Żeśmy się ścigali samochodami, co nie? Nielegalnie. Nielegalnie. To jest zabronione w Grecji, co nie? I Rzym Greka zepchał do rowu, co nie? No i w tym czasie policja przyjechała, zwinęli mnie później do aresztu śledczego. 6 miesięcy się odsiedziało w Grecji. To było pierwsze więzienie? Pierwsze więzienie. Nie chciał pan zostać w tej Grecji? Chciałem, myślałem nad tym, ale człowiek inaczej myślał wtedy. Nie było ładnych dziewczyn? Były ładne dziewczyny i kontakt się miało z dziewczynami też, ale co do kraju, to do kraju. Ciągło do rodziny, co nie? Te Arabko-Niemkę. Poznał pan ją w Polsce? W Polsce, tak. A gdzie pan ją poznał? No przyjazdem. Kumpel przyjechał, Niemiec przyjechał i ona przyjechała z nim. I tak, żebym się zapoznał najpierw na dyskotekę, żeśmy poszli, co nie? Ona nie mogła iść, bo nie wolno. Poszliśmy na dyskotekę, z kumplem żeśmy wrócili i tak, żebym ją zapoznał. Ona u mnie w domu z rodziną była. Zapoznała się trochę z rodziną. I tak doszło, że mi się ożenił. Jeszcze mieszkając w Polsce? Tak, mieszkając w Polsce. Ona mi załatwiła zaproszenie, bo jeszcze nie było można na paszport wyjeżdżać, tylko na zaproszenie. I rodzina łatwo się zgodziła na to, że ich córka bierze sobie zamęża Polaka? No niezbyt łatwo. Niezbyt łatwo, bo ja katolikiem byłem. Co pan robił w tych Niemczech? Żona czym się zajmowała? Pracowała w szkole. Jest nauczycielką? Tak. A pan co robi?
Pracowałem najpierw na budowie. Dachy przekładałem. Murowałem trochę. Trochę samochodem jeździłem, ale to było trochę za nudne. Młody byłem, inaczej myślałem. Ile pan miał wtedy lat? 23 lata. I było nudno? Nudno było. A żona miała ile? Żona jest 33 miała. 10 lat starsza pan? Tak. I było trochę nudno, rozrywki nie było żadnej, nic. Bo co pan wymyślił? No i... Najpierw zacząłem trochę papierosami handlować, przerzucać z Polski do Niemiec papierosy. Tylko że też już zaczęło się robić niebezpiecznie. I przerzuciłem się na inne sprawy, co nie. Zacząłem napadać na banki, na poczty. Mówię, zaryzykuję jakimś gangsterem być, czy jakimś czymś innym. No i mówię, zrobię najpierw skok na małą pocztę, co nie. No i weszłem na pocztę. Co, ubrał pan tę palestynkę? Tak. Czy? To nie była palestynka, tylko była czapka z daszkiem, co nie. No i chustka, okulary. Weszłem, zobaczyłem, żeby mniej ludzi było. No i w tym czasie o pieniądze poszło, co nie. Krzykłem raz, żeby pieniądze oddawali. Krzyczał pan po niemiecku? Tak, po niemiecku. Byli trochę w szoku. Ale pieniądze oddali. Spokojnie wszystko. Zobaczyłem, że to łatwo idzie. I po tej poczcie przyszła kolej na pierwszy bank? Tak. Na Sparkasse. To jest bank, tylko Sparkasse się w Niemczech nazywa. I po tej poczcie, żebym zaczął, upatrzyłem się na bank, że ten bank będzie mój. Obok zaraz, niedaleko tego samego miasta. Podjechałem pod bank, weszłem do banku, było trochę ludzi. Ale żebym wtedy uwagi, żebym żadnej nie zwracał, tylko żebym krzyknął, że napad na bank jest. Znowu ubrany w tę swoją czapkę? Tak, to samo co przedtem. To samo co przedtem i krzykłem napad na bank. Pieniądze wydała kasjerka. Były problemy, czy wydała od ręki? Oddała od ręki, bez problemów. Pieniądze do torby zapakowałem i powoli odeszłem od kasjerki. Cały czas trzymając broń na wierzchu? Tak, cały czas broń trzymając na wierzchu. Jakby w razie czego ktoś próbował coś zrobić, no to nie miałbym wyjścia, tylko bym musiał kogoś skrzywdzić. Albo bym musiał kogoś postrzelić, albo zastrzelić. A strzelał pan wcześniej do ludzi? Nie było powodów wcześniej. Nigdzie pan nie trenował? Nie. I myśli pan, żeby pan umiał strzelać? No tak, myślę, że chyba tak. Myślę, że tak. Ale nie musiał pan drugim razem? Nie musiałem. A co policja? Znowu nikt pana nie złapał? Nie, znowu nikt nie złapał mnie, co nie? Nie było żadnych problemów w drugim napadzie, co nie? Dopiero w trzecim napadzie trochę już były problemy większe, co nie? Dlaczego? Bo były parę osób było i nie było zaszybowane, tylko było normalne, co nie? Tak jak tutaj ten stolik jest. Kasjerka nie chciała pieniędzy oddać, bo była młoda, 23 lata gdzieś miała, 24. Pierwszy raz napad przeżyła, co nie? Jak wyciągłem pistolet, to była po prostu w szoku. Nie wiedziała, co robić ze sobą. Ja do niej mówię, żeby pieniądze dawała po niemiecku, a ona stała. Nic. Dopiero jak przeskoczyłem, szarpłem ją czasem dwa razy w twarz. Dopiero spanikowała, dopiero pieniądze dała, co nie? Nie groził pan jej pistoletem? No nie groziłem zbytnio, co nie? Jeśli by więcej osób próbowało mnie zatrzymać, to bym wtedy już musiał strzelać. Wtedy już bym na wszystko przeszykowany. Czy to będą albo podstrzelę kogoś, albo kogoś zabiję, albo zakładników wezmę, to już się na to wszystko, na wszystko, żebym się liczył. Na wszystko, żebym się pisał. Ktoś powiadomił policję? Tak, kasjerka włączyła alarm i policja. Ja zdążyłem do samochodu, zdążyłem tylko odjechać, co nie? No to policja już była na miejscu. Parę minut później już by mnie złapali, co nie? I żebym długo, żebym nie czekał, to było w czwartek, co nie? I na następny tydzień jeszcze raz ten sam bank. Tylko że już było wszystko za szybami. Już było trudniej, co nie? I wtedy już cicho było, już bez problemów pieniądze były dane. Tylko że w tym czasie mogłem dłużej posiedzieć w banku, bo nikt nie doszedł do alarmu, żeby wyłączyć, bo nie dopuściłem. Już pan wiedział, gdzie jest ten przycisk? Już wiedziałem, gdzie przycisk jest, już bym reagowałem, jak ktoś się ruszył, czy a coś. A oni wiedzieli, że drugi raz jest ten sam facet? Ta kasjerka się kapowała, po głosie mnie poznała. Po głosie. A ile w sumie tych banków było? 18. 18 banków było, a 4 udowodnione.
18. Oni mogli udowodnić, Bożym, parę błędów popełnił, które mogli mi udowodnić, a resztę mi nie udowodnili, Bożym, już inaczej działał, na inny system. To jakie pan błędy popełnił po drodze? Błędy? Raz odciski palców, żebym zostawił. No ale to najprostsza głupota. Najprostsza, no tak. To był mój błąd. Ale dlaczego? No bo jakbym pieniądze spod okienka wybierał, to za grube było w rękawiczkach. Bo miałem rękawiczki skórzane i za grubo było. Bo nie było można dobrze pieniędzy złapać. I w tym czasie jak ściągnąłem rękawiczkę, musiałem przycisnąć gdzieś ręką niepotrzebnie i w tym czasie musieli odciski pobrać. No i na tym był mój błąd. Ile pan na takim jednym banku był w stanie zarobić? No, nie mogłem narzekać. Sporo było pieniędzy. Sporo. Można było do 100 tysięcy, do 80 tysięcy marek wybrać. Jak pan wpadł na ten pomysł rabowania banków? Z telewizji trochę, że mi się napatrzył, że tak łatwo idzie i ja spróbować chciałem. Każdy czegoś chce spróbować. Jakiegoś szczęścia. To tak samo jest, jedni skaczą z bungee, drudzy skaczą z mostu, drudzy z samolotu, a ja chciałem tego spróbować, stracha. Każdy chce swój strach przekonać na czymś. Jak pan pamięta taką sytuację z tego napadu, to jest rzeczywiście taki strach, takie emocje? Pierwszy raz. To jest pierwszy raz tak samo, jakby pan się do pracy przyjmował. To jest też między ludźmi się w pierwszy dzień, w drugi dzień, to jest trochę dziwnie, taki strach trochę tego. A potem już rutyna? A potem to już tak szło składka, jakbym do pracy szedł. Ciągło do tego. To jest ciągło. Tak jak jednych ludzi do alkoholu ciągnie, drugich do narkotyków, trzeci do czegoś innego ciągnie. Nie, nie tak ciągło do tego. Spodobała mi się ta praca. W tym trzecim banku pan się zdecydował strzelać. Tak. Jak pan myśli, kiedy człowiek zostaje mordercą? Wtedy, kiedy strzela, czy wtedy, kiedy podjął decyzję, że może strzelać? Ja nad tym zastanawiałem się, zawsze myślałem, zabić to może od razu nie, a podstrzelić, żeby odstraszyć drugich. Ale jeśli by nic nie dało, to musiałbym komuś krzywdę zrobić. Musiałbym albo kogoś zabić, albo podstrzelić. Wtedy bym już... się został może mordercą. Pan już tę rozmowę ze sobą odbył? Tak. Już odbyłem to. Ja to przemyślałem. Mówię, ryzyko to było. Zaryzykuję. Wszystko prawda. Dla mnie już jakby pan był po tej stronie, kiedy ze złodzieja robi się morderca. Ta granica gdzieś była przekraczana przez pana. Wie pan, co pan robił przez całe życie? Raczej nie. Pan przekraczał granicę. To tak. Przekroczył pan kilka granic tirem, jako 15-latek. Przekroczył pan granicę języka. Przekroczył pan granicę wiary. Z jednej do drugiej. Przekroczył pan granicę między złodziejem a mordercą. Człowiek musi się w życiu zawsze czegoś nauczyć. Czegoś zawsze musi zaryzykować. Jeśli człowiek czegoś w życiu nie zaryzykuje, będzie normalnym takim człowiekiem jak inni ludzie ze wsi na przykład, że tylko w pole wychodzi, rano przychodzi, to nie jest człowiek. Dopóki człowiek życia nie spróbuje letkiego i groźnego, nie sądzi pan, że pan się stał takim emocjonalnym narkomanem, że pan ciągle potrzebuje jak narkotyku takich wyzwań, takich emocji? Nie sądzi pan, że to wszystko się wzięło wtedy na tym tirze? Tak, od tamtej pory zaczęło się takie życie. Czemu jako 15-latek tak strasznie chciał pan uciec z Polski? Było panu tak źle w domu? No, w domu może źle nie było. Było aż tak biednie? No biednie też nie było. No to dlaczego? Ale nie było tego, co potrzeba. Przecież pana koledzy chodzili normalnie do szkoły i nie skakali do Nysy. No chodzili. Oni inaczej na to patrzyli się. Dlaczego mnie to ciągło? To jeszcze nie byłem pewny. Chciałem jakiegoś dobra, lepsza. No ale ciągnęło pana, wyjeżdżał pan z tej Polski, uciekał i potem jak to głupi wracał z powrotem. No tak, bo w Polsce już była demokracja. Było inne życie. Teraz znowu pan wrócił z Niemiec do Polski. Tak nie może pan się oderwać od tego kraju. W Polsce żem się urodził. Czy pan się czuje Polakiem? Tak.
czuję się Polakiem. Co pan robił z tymi pieniędzmi? Trochę roztraciłem, trochę jeszcze jest. Na co pan stracił? Na samochód, na lepsze ubrania, trochę na wczasy. Podróżował pan dużo? Tak. Z żoną? No, z żoną i sam. Sam więcej jak z żoną. Czasami wyjeżdżałem na miesiąc, na tydzień, na 2-3 tygodnie. Sam wyjeżdżałem, bez żony. Żona tylko się dopytywała, dokąd jadę. Mówię, że w interesach. Nigdy się nie mogła dowiedzieć dokąd. A ja se wczasy robiłem. Co pan robi na tych wczasach? Co można na wczasach robić? Odpoczywać nad morzem, po hotelach, w restauracjach lepszych. Światowe życie. Tak. Zaczęło się panu podobać. Tak, bo letkie życie. Szybkie pieniądze, letkie życie. Dziewczyny, wino, śpiew. Alkoholu nie piję. A, bo zapomniałem, pan jest muzułmaninem. Alkoholu nie piję. Ale... Ale co panu łatwiej przychodzi? Zdradzić żonę, czy napić się alkoholu? Lepiej zdradzić... Alkoholu w ogóle to ja nie piję. Piłem przed napadami, żeby tego stracha jakoś ukryć go. A dopiero później przestałem pić alkohol. Bo ja narkotyków nie biorę, alkoholu nie piję. Dopiero później. A lepiej żonę zdradzić, jak alkohol pić. Bo przez alkohol można wiele głupstw popełnić. Błędów. A jeśli żonę zdradzę, no to błędów nie popełnię. Popełnię jeden błąd, jeśli mnie żona złapie na czymś. Na tym błędzie. No to będzie mój błąd. Co pan myśli o tych napadach, o tych latach, o tym swoim życiu teraz? Ile ma pan? 28? 8 lat. Teraz... Od 15 roku życia ma pan cały czas... Ja wiem. No może... Wielki kołowrotek. No może była teraz... Czasami myślę, to, że może to była nauczka. Że siedzę w więzieniu. Człowiek się nauczy teraz też na błędach. Jakie błędy popełnił. Dlaczego popełnił te błędy. Ale myśli pan o błędach w sensie, że napadł na bank, czy o błędach w sensie, że zostawił pan odciski palców? Że odciski zostawiłem i że napadałem na bank. O tym i o tym myślę. Że to był błąd i to był błąd. Myśli pan, że pan przestanie? Raczej chyba, że tak. Już nie trzeba iść napadać dalej na banki. Teraz po wyjściu spróbuję sobie normalne życie ułożyć. Od nowa. Od nowa zaryzykuję. Pokonywanie własnego strachu, ryzyko, to zawsze dla Daniela było najważniejsze. Zwyczajne życie było zbyt nudne. Od podejmowania ryzyka chyba nigdy się nie uwolni. Teraz chce ryzykować jeszcze raz. Tym razem żyjąc jak zwyczajny człowiek. No.